Dzień dobry. Witam was w odcinku number 15. I mamy tutaj wioskę. Wioskę tychże ludzi. A jest tu łóżko jednak. Kurwa macie. Na tym, na wilczej skórze, fajnie. Okej. Pracuję niemal przez cały dzień. Członek obozu bandytów i tak dalej, i tak dalej. Mogę z wami pogadać o czymś ciekawym? Lepiej by było, gdyby okej. Się nie mów. Naprawdę, sama widziałam. Ktoś musi pracować. Naprawdę, sama widziałam. Kto opowiada takie rzeczy? Zawsze to powtarzałam. Super, broń dwuręczna. Nie mogę zajmować się wszystkim i wszystkim. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Mamy mistrza. Tylko ja broń sprzedałem. Ja pierdzielę. No dobra, to na razie z tego nie będziemy korzystać po prostu. Czy jest jakiś handlarz, który mógłby nam coś fajnego sprzedać? Myślę, że mógłbym tutaj kogoś spotkać. Hej, ty! Sobie jakąś dwuręczną broń bym chętnie kupił. Zawsze to Kabir. Teraz każdy już o tym. Pogadam z wszystkimi. Kto opowiada takie rzeczy? Hej, ty! Kambacza. Naprawdę, sama widziałam. Nie potrafię niczego zatrzymać dla siebie. Okej, ty chyba siłę szkolisz, ale... Ale chyba nie mnie. Nikomu tego nie powtarzaj. Naprawdę, sama widziałam. Pracuję niemal przez cały dzień. Okej. I pracuję niemal nie mam pojęcia, gdzie ta harpia miała być. Nie mogę zajmować się wszystkim. Bogir. Nie, już nie potrzebujemy. W niedobrych czasach. Daj spokój. Hej, ty! A wy coś? Cześć. Teraz każdy już o tym wie. A, nie ma już go tutaj, no tak. On po prostu za dużo gada. No nie, to dwuręczną broń by trzeba było sobie kupić, myślę. Bardzo jest na to predyspozycja. Sprzedałem kurwa po tym szkielecie jednym. O. Co ja mam teraz robić? Muszę gniazdo na obumarłych gałęziach daleko z tyłu bagien. Wszędzie mogą być tyły bagien. No dobra, porozglądajmy się gdzieś tutaj, nie wiem po co. Nie mów. Te zadania mają bardzo duży zasięg. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. A nie wiem, gdzie są obumarłe gałęzie. Naprawdę. Nie mam pojęcia. Myślałem, że może tu coś się wspinać, czy coś, nie wiem. Dobra, mamy mistrza broni dwuręcznej. Super. Trzeba to teraz wykorzystać jeszcze. Trzeba to teraz zacząć wykorzystywać. Fajnie, że mieliśmy w ogóle taką opcję, aby się tego nauczyć. Ja pierdolę. My już powinniśmy zacząć drugi rozdział, naprawdę. Stanowczo. Jak nie, to się udam w następnym odcinku do tego. Do tych wygłodniałych wilków i tak dalej. Ja pierdolę, no ciężko z dwoma zębaczami. Ciężka sprawa. Cała ta gra nam dosyć opornie idzie.
Naprawdę. Naprawdę. To jest drabina? Nie. Wiecie co? Nie mam praktycznie żadnego pomysłu. Mogę się udać właśnie tylko i wyłącznie do tego, do tych wygłodniałych wilków, tylko one są mocne, chuj. Wolałbym mieć dwuręczną broń do tego. Mógłbym jej życie tracić. Nie wiem, może w tą stronę się udajmy? Naprawdę już, kurwa, nic nie wiem. Gdzie tu może być harpia? Zapiszmy grę. Nie wiem, ja bym obstawił, że może tu coś będzie gdzieś. Te bagno nie jest duże. Więc to wszystko nie powinno. Nie chcę z nim walczyć. Bo sami wiecie dlaczego. Bo nie chcę w pierdolu dostać. Tu jeszcze zombie mogą jakieś być. Bagienne. Albo aligatory. Naprawdę mamy problem. Naprawdę zaczynam mieć problem. Zaczynam mieć pieprzony problem. Ta jaskinia, w której te dwa ziomki siedzą, ten maki szaman, to chyba jest ta, gdzie był kamień i teleport na bagno. Jak mi się wydaje. Postać mi się zbugowała. Czy są tu jakieś obumarłe gałęzie? Widzę zawalone przejście co najwyżej. Idźmy na ten zajebany płaskowyż. Idźmy na ten zajebany płaskowyż. A tu coś mnie czeka? Bo ja nie wiem, w którą stronę ja tu przyjdę. Zapiszmy grę. Tu jest jaskinia. Tak? Gdzieś. Nie no, tamtą stronę to chyba do tego. Już drugi raz idę tędy. Tam jest strasznie dużo wilków, a one są strasznie silne. Bez kitu. Przed chwilą miałem miecz. Co prawda 4-3 na 4-3 to nie jest jakiś wow. Ale przy mistrzu mogłoby być dobre. Na przykład ja mistrza jednoręcznej broni nie lubię za bardzo. Przy dwuręcznej mogłoby być troszkę może inaczej. Nie często mam okazję korzystać w modyfikacjach z tego. Nie będę kłamał. Czy mogę gdzieś tu wskoczyć sobie? Czy coś?
Wybaczcie na sekundę. Miałem po jakieś zajebane strzały iść. Kurwa, zbadałem już całą tą modyfikację chyba. I powiem wam, że po tylu odcinkach, no ona dla mnie zaczęła się robić troszeczkę nudnawa. O. No, tak to jest. Nie wiem, w ogóle to miejsce to jest dla mnie jakiś kurwa fenomen. Nie wiem, kurwa, co to miało znaczyć, naprawdę. To miejsce. Ni chuja nie wiem. Kurwa, i dostajemy się w taki oto sposób. Ejwiście. Tylko wiecie co? Tak? Tak się, kurwa, tu przychodzi. O, widzicie? Winda. To będą wygłodniałe wilki. No pierdalajmy. Kurwa, nie dwa na raz. Czy ja mogę stąd spieprzyć teraz? Drugi też mi goni. Pies jebany. No kurwa, jak one tu potrafią wchodzić? Chciałem jednego. Wyszło mi dwa w pakiecie. Boże, nie podoba mi się ta lokalizacja. Ale nie mam kurwa innego tropu, jak pójście tutaj. Nie mam żadnego tropu. Naprawdę żadnego tropu. Jedyne co mi pozostało to bycie tutaj. Ja pierdolę. To miejsce mi tak dołuje. No kurwa mać. Ale się wkurwiam. Zajeb jednego, zajeb drugiego. Dobra. Jesteśmy w domu. W złym miejscu zapisałem grę przede wszystkim. Wow, poziom. Gdzieś tu miał być jakiś ziomek. Może harpię jakąś zajebaną tu znajdę. Albo kurwa, spodziewałem się, że nic tu nie znajdę. To też tak może być. Wiesz, oczywiście, że tak. Ogniste ziele. Wow. Jest jakiś monolit zajebany. No kurwa, cały zwierzyniec. Znowu zapisałem grę w zajebistym momencie. Goni mnie pół lasu. To nie jakiegoś słabego lasu. Dole. Jakim chujem? Jakim chujem to się stało? Czytajmy tą grę. Kurwa, ile tego było?
kurwa, te dziki to też jakieś pancerne. Wszystko się skinia. Dobra, jestem w domu. Dałeś. Wkurwić się idzie tutaj. Mimo, że mam bardzo dobry pancerz. Jak ten etap gry. Nie wiem, czy mógłbym mieć lepszy nawet. Czy tu jest... Myślę, że to jakaś jaskinia, ale to jakiś tylko biedny efekt wizualny. No w grze raczej nie dało się tutaj dotrzeć, prawda? Niczego tu nie znajdę. No raczej nie. No chodź. Nie ominiecie mnie, a zaatakujecie stadem tylko i wyłącznie. Powoli trzeba podchodzić, bo nie wiem, ile się na mnie ich zrzuci. Ta, troll fajnie jeszcze. No nie, no trzy sobie niech idą jeszcze. Kurwa, miał być tu jakiś ziomek. Ustrzał. Czy wy tu kogokolwiek widzicie? Dobra, w ogóle przejdę się tutaj i zobaczę, czy tu mi się w ogóle opłaca cokolwiek robić. O, zrenderowało mi się. Są czarne gobliny. No i jest troll. Młody troll. Przejdźmy, i tak nie mam nic lepszego do roboty. O Boże. Może jakoś nam się uda wyciągać ich. Dwa dziki. No nie, no i w pakiecie kurwa dwa wilki. Pierdolę to miejsce. Z chęcią tu wróciłem. Wymagana ma na 25. Okej, okay, a kto nauczy mnie many? Macie jakieś zmniejszenie potwora? Pięć many. Wymagana mana. Pierdolę te wasze rzeczy. Super się tu bawię. Naprawdę super się tu bawię. I kurwa nie wiem, co mam robić. Naprawdę nie wiem. Mi się wydawało od początku, że ta harpia może być mniej więcej przy tej świątyni, bo tam są takie wyższe tereny. Się okazuje, że kurwa nie wiadomo. Że się dowiem albo się nie dowiem. Denerwuje mnie ta modyfikacja już. Normalne wilki wreszcie. Są krwiopijce. Tu jeszcze nie powbijałem, naprawdę.
Mało jest takich miejsc. Poziom number 10. Gobliny. Może one zabrały Sextans. Pamiętam, jak miałem ten niewykończony miecz i jak się jarałem, że go mam. Do jakiego zadania? Gdzie jest to ciało? Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Zwłoki. Klucz jakiegoś truposza z bagien. Skórzany mieszek. Bełty. No też było takie zadanie. Tylko to jest od szakala. Więc tak właściwie... To mnie nie raduje w żaden sposób. Tam jest duży cieniostwór czy mały cieniostwór? Młody cieniostwór. Pierdalamy te młode cieniostwory, jak pojebane. Brat, zrobiliśmy zadanie, które zupełnie nic nie zmieni u mnie. Akurat to... Fajnie, co? Tu jest łóżeczko, więc można skorzystać. On po prostu za dużo gada. Nikomu tego nie powtarzaj. No ale można szakalowi o tym powiedzieć. Bo u szakala była akurat taka sprawa, że przekonaliśmy każdego, tylko nie jego, ale jego też przekonaliśmy, więc w sumie teraz u niego to przekonaliśmy każdego. Nie wiem. Chwila! Mortis. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Hej! Asaru. Przyszło nam życie w niedobrych czasach. On po prostu za dużo gada. A to tu nie są gdzieś martwe te drzewa? Poza tym nie wiem, gdzie też znaleźć jeszcze jeden element pergaminu. Kurwa, jak to przejebane rzeczy są. Kostur sędziego. Obrażenia 35. Małe. Zbyt małe, aby nas zadowolić. Czy coś mogę tu zrobić? Nie wiem, biegam tutaj kurwa jak kot z pęcherzem. Czym? Jest miejsce. Jednakże... Nic nam po tym. Nie wiem, co mam robić. Nie. Czy coś może tu jest ciekawego? Nie, Dominiku. Nie ma tu nic ciekawego.
Możesz iść, kurwa, biegać w kółko znowu. Tu byłem. Może tu jest zwój. Pergamin, znaczy kawałek mapy. Zdawałoby się, że to nie jest wcale takie brzydkie miejsce. No wow, znalazłem niewykończony miecz. Ja pierdolę. Poszedłem na ten płaskowyż naprawdę myśląc, że coś tam jest. No i jak zawsze dostałem kutasem po morcie i tyle się skończyło. Fasty. Do dużej ilości zadań to ja nawet nie mam jakiegoś elementu zaczepienia. Dobra, może się okaże, że ten zaginiony bandyta zapieprzył sekstans. Ale dobra, powiemy Szakalowi o tym, bo może się dzięki temu rozwiąże też jakieś inne zadanie. Albo raczej będziemy mieli trop do innego zadania, na przykład z tym sekstansem. Bo z tą harpią, to kurwa nie wiem o co chodzi już. Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? Cieszę się, że w ogóle się dowiadujesz, kolego. Tylko pogłoski. Nic się nie zmieni. Przepłynęliśmy 3 z 4. Chyba brakuje mi jednego zadania, aby przekonać tego 1 z 4. Pewnie, albo 2, nie wiem. Już sam nie wiem, krzykacz. Nie trzeba mi więcej. Panie Szakal. Ty. Super, bo akurat tam mógł się ten Mike schować. Dużo by mnie to kosztowało. Bo on widać było, że szedł w stronę tawerny. Nie, jednak nie. Rum, mikstura, skórzany mieszek. Kiepski miecz, list z knajpy. Nie mam wiele czasu, szukają mnie zdrajca, leży już martwy na bagnach. Tutaj dzieją się dziwne rzeczy, ale mam zamiar je odkryć. Czy kiedykolwiek jeszcze ujrzę nasz obóz Brady? Powiedzmy Szakalowi, co wiemy. Hej! Służyłem wszystkim, kurwa, ramieniem. A i tak nas nie chcą. Patrzcie, patrzcie, idziemy sobie do pana krzykacza. Hej! No i nic. Przejebana sprawa. To jest prawda. Trudno być tego pewnym. Hej! Hej, ty! Sam tak mówiłem. Dobra, zakończymy tu to nagrywanie. Dzięki, cześć.